Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Słuchajcie, zrobimy coś, o czym kompletnie nie dowiecie się w szkole. Jest to język bardzo nieformalny, tak więc wy niekoniecznie tego używajcie. Natomiast na pewno usłyszycie ten zwrot z ust native speakera. Oni po prostu używają tego zwrotu nieustannie, zwłaszcza Amerykanie. Chodzi o zwrot be like, dosłownie być jak. I to może być też użyte dosłownie. Na przykład to było jak sen. Be oczywiście odmienimy w czasie przeszłym was, czyli it was like a dream. It was like a dream. To było jak sen. Natomiast słuchajcie, w języku codziennym naprawdę bardzo często, ja to słyszę nieustannie, używają tego zwrotu w zupełnie innym znaczeniu, mianowicie jako synonim do say. To say, powiedzieć. Ten przykład, który tutaj znajdziemy w słowniku Wikipedii, to już jest w ogóle dosyć mocny. Większość uczniów kompletnie by nie wiedziało, o co chodzi. Tu jest akurat użyte zdanie warunkowe i mamy tak. If he is like, tak? Czyli be jest odmienione, he is. Jeśli on powie, bo to jest akurat pierwszy conditional, jeśli on powie, I don't want to, nie chcę, then be like, i tym razem użyty be like jest jako polecenie. A w poleceniu używamy bezpośrednio, bez okolicznika, nie odmieniamy, tak? Na przykład drink to jest pee, read, czytaj, czyli be like jako powiedz. Powiedz mu pretty please, pięknie proszę, it means a lot to me, to dużo dla mnie znaczy, tak? Czyli będę go na przykład błagała, żeby się jednak zgodził, mimo że nie chce. I teraz wam pokażę na przeróżnych filmikach, jak oni to używają. Pierwszy przykład. Ciekawy filmik, proponuję, żeby go obejrzeć całego. Tutaj macie kanał, wszystkie kanały będą, znaczy wszystkie filmiki będą podlinkowane. Mamy dwie dziewczyny, British vs. Canadian English. Ta jest Brytyjką, ta jest Kanadyjką. No i w tym filmiku omawiają przeróżne różnice, z jakimi się spotykają. Na przykład mówią o toalecie. Wiadomo, że Brytyjczycy mówią toilet na ubikację. Amerykanie czy też Kanadyjczycy totalnie tego nie używają. Dla nich toilet to jest muszla klozetowa, a nie pomieszczenie. No i to samo znowu ona mówi, że jak słyszy czasami jakąś wersję amerykańską, kanadyjską, to też chce jej się śmiać. I w pewnym momencie mówi, że jak słyszy ta koleżanka coś tam powiedziała, to ja wtedy mówię co? Tak? I ja wtedy mówię co? No i właśnie ja mówię, nie używa tam say, czy tam tell komuś, tylko właśnie be like. Posłuchajcie. In Canadian English and sometimes she'll say things and I'm like, what? No w tym filmiku akurat nie ma napisów, nie da się włączyć, ale może zrozumieliście, co powiedziała. Czyli sometimes she says things, czasami mówi różne rzeczy, and I'm like, a ja mówię, what? Co? Jeszcze raz. Canadian English, and sometimes she say things, and I'm like, what? And I'm like, what? Czyli tym razem ona jest w czasie teraźniejszym, więc ten zwrot be like jest odmieniony w teraźniejszym, tak? Ona mówi o sobie ja, czyli I am like, tylko to jest skrócone I'm. I'm like, czyli ja mówię, I'm like what? I ja mówię, co? Parę dni temu, czy to nawet było chyba wczoraj, wrzuciłem wam filmik o Victoria Beckham, która gościła u Ellen i tam omawiały taniec. I robiłem właśnie lekcję o wymowie słowa tańczyć po brytyjsku i po amerykańsku. Ellen się pytała, jak to się w ogóle stało, że poszła z kimś tam tańczyć na Times Square. No i Victoria się przyznała, no trochę się napili alkoholu, trochę było tequili i nagle and we were like, we, czyli z tą drugą osobą, i nagle powiedzieliśmy, tak? Czyli tym razem nasz zwrot be like jest odmieniony w przeszłości. I was, ale we were. We were like, hey, let's go to Times Square. Czyli my powiedzieliśmy, hey, chodźmy na Times Square.
Posłuchajcie. Much fun. I was with my best friend. We were in New York. I'm not gonna lie, we'd had a bit of tequila, possibly a little bit too much tequila, and we were like, hey, let's go to Times Square. And we were like, hey, let's go to Times Square. Kolejny przykład. Tutaj nazwa kanału. Ten chłopak opowiada, że sobie kupił tam nową marynarkę i jakaś tam kobieta go oblukała z góry na dół i się pyta, czy to nowe. I on jej odpowiedział, I was like. Czyli ja jej powiedziałem i ja powiedziałem. No i mamy be znowu w przeszłości. Be dla I to jest was. I was like, oh yeah. Just went out and bought it with my friends the other day. Czyli wyszliśmy i kupiłem ją, tą marynarkę, z moimi przyjaciółmi the other day. O tym chyba muszę zrobić lekcję. Fajny zwrot. Bardzo często go używają. The other day. Ostatnio, niedawno. Posłuchajcie. For a class that she had to teach. And she did this kind of like head to toe thing. And she kind of looked at me and she said, ah, so Terry, yeah, I like your jacket. Is that new? I was like, oh yeah, I just went out and bought it with my friends the other day and I just... Okej, kolejny przykład. Tutaj mamy kanał. No i ten pan, aktor George Lopez, opowiada o historii ze swoją mamą. Mianowicie, że się pochorowała, trzymał ją w domu. No i stwierdził, że zatrudni pielęgniarkę. No i zadzwonił gdzieś tam do jakiejś tam firmy, która oferowała pomoc pielęgniarki. No i powiedział, że chce, żeby pielęgniarka była czarna, czyli murzynką. No i ta pani z drugiej strony się zdziwiła, jak czarna, że my rozdzielamy pielęgniarki według umiejętności, kwalifikacji, a nie według koloru skóry. No i pyta się go, bo to była rozmowa telefoniczna i on to opowiada i mówi and she was like, i ona powiedziała, tak? Czyli znowu jest be like przeszłości, dla jej to jest was, she was like, i ona powiedziała who is this? To jest rozmowa telefoniczna, czyli po naszemu byłoby z kim rozmawiam, tak? Bo jeżeli ja z kimś rozmawiam i chcę się zapytać, kto tam jest po drugiej stronie, to po angielsku mówimy who is this? A u nas z kim rozmawiam, z kim mam przyjemność. Posłuchajcie tego fragmentu. The color of their skin, but their qualifications. What kind of qualifications do you need? I said, no, they have to be black. And she's like, who is this? And I said, it's George Lopez. No i on się wtedy przedstawił. And I said, i teraz powiedział, normalnie powiedziałem I said. Mógłby użyć tego zwrotu i wtedy by powiedział and I was like, it's George Lopez. Czyli z tej strony George Lopez, no bo znowu się przedstawia przez telefon. I kolejny przykład. Tutaj mamy kanał. I słuchajcie, ona ta... Specjalnie nie oglądałem całych tych filmików, bo tu mamy aż 51 minut. Także mamy tylko ten fragment. Także o kimś tam opowiada i mówi but she's like. I ona mówi, tak? Czy ona coś tam mówi generalnie w czasie teraźniejszym? Czyli tym razem be odmienione w czasie teraźniejszym dla she jest is, czyli she's like, you know? Czyli i ona mówi, wiesz co? No, everything you say is really common sense. Everything you say is really common sense. To ciekawy zwrot. Common sense to zdrowy rozsądek. Czyli coś takiego, jakby wszystko, co mówisz, trzyma się kupy, coś takiego. That's right. And I'm like, yeah. A ja jej odpowiadam, and I'm like, yeah, tak. Czyli zobaczcie, w jednej krótkiej wypowiedzi dwa razy jest be like, gdy mówi o niej, że coś powiedziała i że ja coś powiedziałam. Jeszcze raz. She wants to see me dancing more. And she said, and, but it's like, she's like, you know, everything you say is really common sense, right? And I'm like, yeah. Czyli zobaczcie, no taka luźna rozmowa gdzieś tam przy kawie i jak cały czas używają tego zwrotu, naprawdę. I słuchajcie, kolejny przykład, tutaj mamy kanał, ten przykład jest bardzo fajny, gdyż znowu będziemy w kondycjonalu, tym razem w miksie. Robiliśmy filmik o miksach w kondycjonalach, tutaj mamy zmiksowany drugi i trzeci. Podlinkuję wam te zmiksowane kondycjonale pod koniec tego filmiku. I teraz uwaga, ona mówi o swojej pracy,
że pewne decyzje tam zostały podjęte i mówi tak, if it was all up to me, czyli gdyby to wszystko ode mnie zależało, ale nie zależy, czyli mówi o teraźniejszości. O teraźniejszości mało prawdopodobnej, dlatego jest właśnie drugi conditional. Przynajmniej początek jest drugiego conditionala i tu jest czas przeszły. W czasie przeszłym if it was. Jak coś jest up to you, to od ciebie zależy, tak? Czyli gdyby to wszystko ode mnie zależało, ja bym podjęła inne decyzje, mianowicie powiedziałabym nie. I teraz końcówka jest trzeciego conditionala, że w przeszłości powiedziałabym nie. A w trzecim conditionalu mamy would plus have plus trzecia forma. No i w związku z tym nasz zwrot, czyli be like, padł właśnie w tej konstrukcji. Would plus have i trzecia forma. A trzecia forma od być to jest been. Czyli I would have been like no. Czyli po naszemu, gdyby to wszystko zależało ode mnie, ja powiedziałabym nie. Cofnę i posłuchajcie. Micromanage this. You know, there are decisions that were made where if it was all up to me, I would have been like no, but... I tu macie, teraz stworzyłem dla was taką właśnie krótką scenkę, żeby pokazać wam, jak to można użyć w kondycjonalu. Tym razem użyłem trzeciego kondycjonala, nie ma żadnego miksa. Czyli osoba A pyta, did you really agree? Naprawdę się zgodziłeś, tak? Czyli jesteś w przeszłości. I osoba B mówi, yeah. No i teraz ta osoba A z powrotem mówi, if he'd asked me, I would have been like, no. Czyli gdyby on mnie zapytał w przeszłości, ja powiedziałbym w przeszłości nie, tak? Czyli odmówiłbym. Czyli klasyczny trzeci conditional. Czyli w pierwszej części mamy czas past perfect, operator had i trzecia forma lub ed. Had oczywiście jest skrócone do he'd, czyli if he'd asked me, gdyby mnie zapytał. No i znowu końcówka z trzeciego conditionala, czyli would plus have plus been. To oczywiście jeszcze będzie pewnie skrócone, znaczy w mowie to na pewno będzie skrócone. I would have been like now, czyli would plus have plus trzecia forma, czyli nasz zwrot be like w trzeciej formie been like. I ostatni przykład na dziś, oto kanał. I słuchajcie, ten pan opowiada, że dostał książki chyba od swojego dziadka, jeśli dobrze pamiętam. No i tam były grube książki, 1000 stron i on właśnie mówi o sobie, że niby powiedział I was like i powiedziałem 1000 pages? That's too much. Czyli to za dużo do czytania. Posłuchajcie. My grandfather had a 20,000 book library and he had sent me some old dusty ones. 1,000-page volume. 11 books. The Story of Civilization by Will and Ariel Durant. And I was like, 1,000 pages? This is too much, right? But okay. Jak widzicie, ten zwrot jest naprawdę używany i warto się go nauczyć. Choćby pod tym względem, żeby rozumieć native speakerów. Nawet jeżeli wy go nie będziecie używać, jak widać, oni używają go nieustannie. Tak, żebyście wiedzieli w rozmowie, co native speaker mówi. No a w szkole, tak jak powiedziałem, czegoś takiego się nie nauczymy, no bo to jest język bardzo nieformalny.